Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj będziemy robić zakupy spożywcze, ubraniowe i ugotujemy razem obiad. Tak jak chcieliście, mój zwykły dzień i zwykłe czynności. Niestety nie będę z tobą mogła pić wina, bo jestem w ciąży! No nie żartuj. Cześć kochani, chcieliście ostatnio zobaczyć mnie podczas codziennych czynności, jak sprzątanie czy robienie zakupów. Tak więc dzisiaj jest sobota i wybieramy się na zakupy i zabieram Was ze sobą. Zobaczycie, jakie to ciekawe zajęcie, jak wybieram chlebek czy pomidory. Świeci piękne słoneczko, mam nadzieję, że wiosna już zostaje z nami na stałe. Ładnie to. To jest zestaw sztućców. A mi się talerz podoba. Every rosy, sweet rosy, I want you wait for me tonight. Every morning wake me, it's way too early, but I don't care, you're not fake. So good and kissing my face, you're amazing. Just way too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. God, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoy. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di, Rosie, sweet Rosie. Aport! Aport, kotku! Przynieś! No weź. Przynosiłeś ładnie kiedyś. Nie pokażę wam sztuczki. Byliśmy na zakupach, teraz czas na obiad. Tak, w dzisiejszym vlogu najpierw byliśmy na zakupach spożywczych, a teraz ugotujemy razem obiad. Proszę bardzo, zwykłe czynności mojego dnia, tak jak chcieliście. Ale nawet nie chodzi o to, tak jak chcieliście, tylko po prostu nic nadzwyczaj ciekawego nie dzieje się teraz w moim życiu, więc tym właśnie się zajmuję na co dzień. Robieniem zakupów, gotowaniem i po prostu oczekiwaniem od wizyty do wizyty. Dzisiaj zrobimy kotlety mielone. Już je zrobiłam ostatnio, widzieliście na Instagramie. Jest to dość szybkie, proste danie, czyli idealnie dla mnie, dla osoby upośledzonej kulinarnie i po prostu postanowiłam, że dzisiaj powtórzymy obiad sprzed tygodnia i będą to właśnie kotlety mielone. Rosie, sweet Rosie, always you wait for me.
dzisiaj pójdziemy na zakupy. I idzie też z nami Marcel. Musimy kupić jakieś sobie takie podstawowe rzeczy do ubrania i chciałabym kupić sobie chociaż jedną sukienkę. Nie nastawiam się, bo zawsze tak jest, że jak pójdę z pieniędzmi, z zamiarem kupienia czegoś, to wychodzę z niczym, więc chciałabym kupić chociaż jedną sukienkę, a fajnie by było, jakbym kupiła dwie. Takie sukienki, które mogę chodzić sobie normalnie na co dzień, mogę pojechać w nich do ginekologa, ale też w niedzielę idziemy na taką kolację z okazji Dnia Kobiet i właśnie w tym celu jedną z tych sukienek chciałabym wykorzystać. No ale dobra, nie nastawiam się, zobaczymy, co nas czeka w sklepie. Chodź. Pa, kotki. Będziecie tęsknić? Nie, wyciągamy się. Czy ja długo jeszcze będę na ciebie czekać? Myślałam, że porobię wam takie fajne wstawki, że będziecie otwierani przy mierzalni, wychodzę, ale tu są dzisiaj takie tłumy, że w ogóle nie ma na to opcji, bo ludzie czekają w kolejce przed mierzalnią i no nie mogę robić takiej maniany, że oni czekają, a ja to sobie nagrywam wstawki do filmu, więc po prostu pokażę wam w domu, na czym się skończyły nasze zakupy. In my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Now you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoy. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di. Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, oh, won't you wait for me tonight? Now every evening I'm working, I never see. Dziękujemy bardzo. Darmowy biały kwiatek. Na Dzień Kobiet. Na Eko Dzień Kobiet. Czy my w ogóle w dobrą stronę jedziemy od tego auta, czy tak wyruszyliśmy? Auto. Ale to nie do tego auta idziemy. Kwiatek. Tak, bardzo ładny. Tak. Kwiatek czeka, żeby wejść do samochodu. Okej, okay, zakupy ubraniowe zakończone i podjechaliśmy jeszcze do nowego sklepu dziecięcego, który otworzyli u nas w mieście, bo mieliśmy do tej pory dwa, a ten jest trzeci i idziemy zobaczyć, co ma dla nas do zaoferowania, czy Gorzów cokolwiek nam zaoferuje, czy po prostu będziemy większość rzeczy kupować w Poznaniu. Także idziemy zobaczyć razem z wami. Watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoy. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di-da. Rosie, sweet. Papa, sklep. Okej, okay, my już jesteśmy w domku. Powiem wam, że już jest totalnie ciemno i między innymi dlatego nie mogę doczekać się wiosny i lata, bo za gorącą temperaturą to ja w ogóle nie tęsknię jeszcze w ogóle w obecnej sytuacji, to myślę, że będzie tragedia. Ale nie mogę się doczekać, że teraz mam takie ograniczone godziny nagrywania dla was,
bo po godzinie 16-17 już jest szaro, a później już jest ciemno i kompletnie nic nie widać, więc chciałabym, żeby już było jasno o tej godzinie, żebym przez większość dnia mogła dla Was nagrywać. Ale dobra, damy radę. Graliśmy dzisiaj, ja z Wami grałam w taką grę na Instagramie, tak sobie wymyśliłam rano, że pomagałyście mi wybierać sukienki, także ci, których jeszcze nie ma na Instagramie, to serdecznie Was zapraszam do zaobserwowania. Następnym razem też będziecie mogli zagłosować, którą sukienkę mam wybrać. Nie chciał brać udziału w tej grze, więc po prostu pokażę Wam, co kupiliśmy dla niego. I jego zakupy, żeby było śmiesznie, są droższe niż moje. Kupiliśmy taką koszulkę ze śmiesznym napisem. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj mamy teraz tryb manualny. Widać. I nie będzie się fokusować do przodu. Kupiliśmy koszulę. Taką zwykłą, granatową koszulę. O, proszę, koszula. I brązowe spodnie. O. I to wszystko dlatego, że jutro jest Dzień Kobiet i my jutro idziemy na kolację z okazji Dnia Kobiet z naszymi znajomymi. Idziemy w sumie w 8 osób. Tak? Jeżeli ja dobrze liczę, tak. Idziemy w 8 osób. I Wy relacje z tej kolacji zobaczycie dopiero w środowym vlogu. No i oczywiście jakieś tam urywki na Instagramie. W H&M-ie była taka promocja, że jak dobierze się trzecią rzecz, to było ileś tam minus procent, więc dobrałam sobie skarpetki. Takie po prostu, wiecie, wzięte pierwsze z brzegu i po prostu skarpetki wtedy były za darmo, bo to wyszło, ten procent, który odejmował się od ceny, to właśnie był koszt skarpetek. Przymierzałam cztery sukienki i wybór był pomiędzy czterema sukienkami i powiem Wam, że ja naprawdę miałabym problemy sama, także na początku myślałam, że to będzie takie haha śmieszne, a i tak właściwie kupię to, co mi się będzie podobać, ale cieszę się, że Wam pokazywałam te zdjęcia, bo ja nie wiem, którą, znaczy myślę, że wybrałabym inaczej, gdyby nie Wy. Ta sukienka była jako druga, ona mi się bardzo, bardzo podobała, oczywiście dlatego, że jest zielona przede wszystkim, ale jest bardzo luźna. Dostałam jedną wiadomość, że jak mi brzuch urośnie, to będzie za krótka, ale wydaje mi się, że nie, że ona nie jest aż taka krótka. Moje aktualne rzeczy są potwornie krótkie, jeszcze teraz opierają się na brzuchu, to już w ogóle, ale naprawdę jest fajna, luźna, nie odznacza się w cyckach, mimo że ma tutaj guziczki, także myślę, że na trochę posłuży, ma długi rękaw, więc też no, bez przesady. I druga sukienka, którą kupiłam. No i to był złoty strzał, na to w ogóle nie czekałam, że tak powiem, co powiecie, tylko po prostu od razu po przymierzeniu. Nie dość, że ma świetny kolor i powiem Wam, że dowiedziałam się, że ten kolor, w tym kolorze jest mi dobrze, jak przymierzałam trzecią sukienkę, której też nie wybrałam, jakbym nie znalazła tej, Ty tu chodzisz po nowych rzeczach, jakbym nie znalazła tej, to bym wzięła tą trzecią, bo tak po prostu świetnie wyglądała z moimi włosami, tylko po prostu tamta była ewidentnie do wyprasowania. Ale ta jest świetna pod tym względem, czy Ty możesz nie gryźć nowej sukienki, że tutaj ma taki guziczek zapinany. Nie wiem, czy ja to dobrze pokażę. O, tutaj jest guziczek na cyckach zapinany, który można rozpiąć później i wiecie, będzie świetna do karmienia, także to nie będzie sukienka tylko na teraz, ale też na jesień, a kolor też ma taki typowo jesienny, także naprawdę to był strzał w dziesiątkę, a cena była śmieszna, bo kosztowała 28 zł, naprawdę w Stradivariusie, także polecam. Tutaj jest do niej paseczek, właśnie dwa paseczki, bardzo dziwne, są dwa paski. No i co jeszcze? Kupiłam sobie stanik, bo naprawdę jest źle i powiem Wam, że w tej chwili mam rozmiar 85D, a nie wiem, co to będzie dalej.
I niestety był tylko jeden stanik w tym rozmiarze, więc kupiłam tylko jeden, a chciałabym co najmniej trzy. No to co, to w przyszłości mój mąż kupił sobie coś tam do włosów, nie wiem. Kupiliśmy ziajkę do kąpania, żeby tutaj było śmiesznie, kota, właśnie tego, co tam siedzi z tyłu, bo ten kot ma uczulenie na inne mydła, nawet ludzkie, zwierzęce, nieważne, ma uczulenie i tylko i wyłącznie ziajka jest dla niego dobra. Także kupiliśmy ziajkę dla naszego aktualnego dziecka najmłodszego. I przy okazji wzięłam i kupiłam sobie taki zestaw właśnie na dzień, na noc do skóry suchej, bo w ciąży zrobiła mi się strasznie sucha skóra. Wcześniej miałam normalną, a teraz mam suchą. No i to tyle z zakupów. Ja naprawdę jestem super zadowolona. Pojechaliśmy później jeszcze... No tutaj koty, proszę, do torby. No ty też możesz wejść. Nie krępuj się. Pojechaliśmy właśnie do tego dziecięcego sklepu, który widzieliście i nie spodziewaliśmy się, ale były dostępne na miejscu dwa wózki, nad którymi się zastanawiamy, nad Bebetto for Two i Baby Monster Easy Twin. I nic dalej nie wiemy, ponieważ Baby Monster okazał się wyjątkowo wąski, ale Bebetto za to okazał się wyjątkowo długi. I wygląda, czuje się człowiek, jakby prowadził pociąg, więc nie mieliśmy podjętej decyzji, dalej decyzja nie jest podjęta, dalej nie wiemy nic, dalej tu są plusy, tu są minusy, nie wiem, po prostu będziemy musieli w jakiś sposób podjąć tą decyzję, na szczęście to jeszcze nie teraz, to za kilka tygodni, bo jutro zaczynamy 18 tydzień, a wózek chcieliśmy kupować po 20. Czy musicie tak szaleć z tą torbą? Nie dadzą mi koty nabrać. No to co, kochani? Jutro my idziemy na tą kolację z okazji z Dnia Kobiet. Na Instagramie na pewno będzie relacja, także serdecznie Was zapraszam do obserwowania. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkach, o komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach, o komentarzach. I widzimy się w środę. Na razie, kochani, trzymajcie się, cześć!